listy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości do sejmiku samorządowego naszego województwa i bardzo miło mi przekazać Państwu, zresztą myślę, że wielu z Państwa już o tym wie, że numerem 1 na tej liście jest Grudziądz Zanka, pani Marzena Drab, którą serdecznie zapraszam i proszę o kilka słów. Dziękuję bardzo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Myślę, że program, który przed chwilą nasz kandydat prezentował, będzie potrzebował wsparcia. Będzie potrzebował wsparcia również w województwie. Proszę Państwa, te wybory będą ważne również dlatego, że rozpoczyna się nowa perspektywa finansowania. Wiadomo, że marszałek dzieli pieniądze. Jak do tej pory były dzielone pieniądze, to wiemy, tak? Liczyła się tylko Bydgoszcz i Toruń, inaczej. Toruń i Bydgoszcz, gdyby usłyszała mnie, usłyszeli mieszkańcy Torunia albo Bydgoszczy. Proszę Państwa, ja mówię nie. My jako Prawo i Sprawiedliwość mówimy o zrównoważonym rozwoju kraju, o zrównoważonym rozwoju województwa, także wsparcie dla naszego programu, który mam nadzieję, jestem przekonana, będzie realizował nasz kandydat, potrzebuje również wsparcia w województwie. Może dodam, że takimi ważnymi sprawami, którymi będę chciała się zająć w pracy, jeżeli zostanę radną wojewódzką, to przede wszystkim właśnie stawianie, zabieganie, podejmowanie działań o zrównoważony rozwój naszego województwa, o to, żeby pieniądze trafiały do Grudziądza, do Włocławka, do Inowrocławia, bo te miasta również zasługują na to, jak również te mniejsze, które często, tak jak na przykład Grudziądz i gmina Grudziądz, stanowią jakby jedno takie ciało, więc zadbać trzeba o zrównoważony rozwój całego województwa. Proszę Państwa, w powijakach leży i uważam nie do przyjęcia w takiej formule, w jakiej w tej chwili jest polityka transportowa naszego województwa. Tam będzie trzeba bardzo wiele pozmieniać. Nie mogą być tereny wykluczone, gdzie po prostu mieszkańcy województwa nie mogą się swobodnie przemieszczać. Być może dlatego niektórzy do pracy nie mogą dojechać i do szkół nie mogą dojechać. Postawienie oczywiście na kolej, tak, no kiedyś nawet się mówiło, że piery na tory, tak, i myślę, że to jest chyba właściwy kierunek, dlatego tutaj będę kontynuowała zaczętą sprawę przez naszego kolegę Wiesia Żurawskiego, aby elektryfikacja przebiegała również linii kolejowej przez Grudziądz. Myślę, że to są takie, proszę Państwa, najważniejsze sprawy, którymi będę chciała się zająć w naszym województwie, a przede wszystkim wspierać rozwój Grudziądza i realizację tego programu, o którym przed chwilą żeśmy słyszeli tyle takich ambitnych słów i myślę, że jest to do zrealizowania. Proszę Państwa, namawiam wszystkich, proszę Państwa, abyście również wokół siebie przyprowadzili chociaż po kilka osób do wyborów, zarazić ludzi taką informacją, że jeden raz na 4 lata, jeden raz tylko mamy taką możliwość, żeby zdecydować o swojej przyszłości, o przyszłości swoich dzieci i nie pozbawiajmy się tej szansy. Więc spotkajmy się przy urnach 16 i idziemy po zwycięstwo. Także mówiła do Państwa jedynka z listy do sejmiku samorządowego Grudziądzanka, pani Marzena Drab. Znana wszystkim. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że na liście do sejmiku jest jeszcze jeden Grudziądzanin, a również obecny, znany też Państwu, pan Janusz Kępiński, numer 10. Proszę Państwa, wiemy, kto jest kandydatem do sejmiku, kto jest jedynką na tej liście. Wiemy, kto jest kandydatem na prezydenta Grudziądza. Chciałbym teraz przedstawić Państwu pana Tomasza Nadwornego, który będzie ubiegał się o stanowisko burmistrza Radzynia. Życzymy również powodzenia w tym niełatwym zmaganiu. Wierzymy, że trzymamy kciuki, dopingujemy. Oczywiście wszyscy znajomi z Radzynia powinni zostać tutaj odpowiednio przygotowani do udziału w tych
wyborach. Życzymy powodzenia. Proszę Państwa, Prawo i Sprawiedliwość w tych wyborach postanowiło zaistnieć na wszystkich możliwych szczeblach. Wystawiamy mocną reprezentację nie tylko do Rady Miasta, ale również wystawiamy swoich reprezentantów do rad poszczególnych gmin, w wielu gminach, w większości gmin startują nasi przedstawiciele i wystawiamy pełną reprezentację, więc w sumie ile? 34 osoby do grudziąckiego powiatu. Nie ukrywam, że mimo iż grudziądzanie nie mają wpływu na to, kto do powiatu wejdzie, ponieważ my nie głosujemy, my głosujemy na Radę Miejską, to jednak również dla nas jest niezwykle istotne, jaka będzie to rada, kim będzie grudziącki starosta, ponieważ cały szereg interesów, które miasto musi realizować, realizuje w pewnym otoczeniu i to otoczenie jest dla nas niezwykle ważne. W okręgu numer 2 Łasin tutaj wchodzi trójka radnych, a numer 1 stanowi pan Henryk Lipecki. Również życzymy, powodzenia dla całej szóstki. Z gminy Świecie nad Osą wchodzi czterech, tak? Tam są proszę? Radny Chybiński Świecie nad Osą. Stamtąd wchodzi do Rady Powiatu czterech radnych. Jedynkę stanowi pani Małgorzata Hanna Witkowska. Życzymy powodzenia. Proszę przekazać nasze życzenia pozostałym kandydatom, walczyć dzielnie o mandaty. I wreszcie gmina Gruta Roguźno. Z tego okręgu jest 5 radnych. Numerem 1 w tym okręgu jest pani Małgorzata Beata Taranowicz. Proszę Państwa, tyle jeśli chodzi o prezentację kandydatów do sejmiku, do Rady Powiatu. Tak jak powiedziałem, wystawiamy kandydatów również jako Prawo i Sprawiedliwość w większości, we wszystkich gminach naszego powiatu. Teraz czas na prezentację kandydatów do Rady Miejskiej. Trójka pani Alicja Motylewska. Może pewnie, bo tutaj jest. Proszę bardzo. Trójka pani Marzena Bakowska. Czwórka pani Małgorzata Osowska-Dojma. Radna Rady Miejskiej obecnej kadencji. Piątka pan Krzysztof Wiśniewski. Pani Zofia Chlebowska, zapraszamy. Pan Maciej Kornalewski. Grupy Gazety Polskiej. Również są znany przewodniczący klubu Grudziądza. Pan Wojciech Darłak. Jest? Nie ma. Pan Paweł Klimczak. Zapraszamy. I pan Miłosz Jorec. Polska Razem. Polska Razem, zgodnie z życzeniem tego ugrupowania, tej partii, chcieli być dziesiątkami na tych swoich listach. Macie to, czego się chcieli. To jest nasza reprezentacja. Dziesiątka, jedna osoba nieobecna. Gratulujemy odwagi, podjęcia decyzji o kandydowaniu. Nabawiamy do aktywnej
kampanii wyborczej, do spotykania się z mieszkańcami, nie ma lepszej kampanii, oczywiście ulotki, wszystko jest ważne, natomiast nic tak nie przekonuje wyborców jak uściśnięcie ręki, chwila rozmowy i do tego w ciągu tego miesiąca nabawia. Dziękuję bardzo. Okręg numer 1. Okręg numer 2, Śródmieście, Kunterszpiel, tak to orientacyjnie nazywam. Numer 1, Andrzej Wiśniewski, czyli ja. Tak się składa, że w minionych wyborach kilku, kiedy również kandydowałem do prezydenta miasta, nie zawsze, albo właściwie nigdy nie mogłem, zawsze kandydowałem z innego okręgu niż mieszkam, czyli mogłem na siebie zagłosować jako na prezydenta, ale nie na radnego. Tym razem i ja, i moja rodzina będzie miała okazję zagłosować na mnie również jako na radnego, ponieważ tym razem kandyduję z okręgu, w którym mieszkam. Wspierany przez LSZZ Solidarność, Górnik, znany powszechnie, często był duże występujący, pani Judyta Szylka. Pani Agnieszka Pszczołek, to jest właśnie ta osoba, która dzisiaj wyszła ze szpitala i usprawiedliwiała się, że nie będzie. Pani Jolanta Ligar. Pani Renata Wiśniewska. Również NSZZ Solidarność na swobodzie społecznej. Trudny zawodnik w dyskusjach o sprawach pracowniczych, znany się już trochę i od tej strony. Pan Mieczysław Wacławski. Aktywny działacz w stowarzyszeniu, jak to umownie nazwamy, ulicy Libelta, czyli lokatorów walczących o swoje prawa. I pan Jacek Karaskowski, chyba nieobecny dzisiaj, również nie dojechał. Jest gdzieś w drodze, mówił, że może dotrze, ale jak widać półtorej godziny temu był w Kojnicach, więc nie dotarł. Reprezentujący również Polskę Razem w Jarosławie. To jest okręg numer 2. Dziękuję Państwu i razem zapamiętuję na 3 mandaty z naszego okręgu. Okręg numer 3. Lotnisko, to jest może trochę za wąskie określenie, obejmujące również chyba osiedle Kawalerii Polskiej, żeby było dokładniej lotnisko i Kawalerii Polskiej. I tu listę rozpoczyna pan Marek Kotlener, członek zarządu Prawa i Sprawiedliwości. Pan Grzegorz Szlaj, tu jest członek PiS-u, ale Poczta Polska, znana osoba. Lista Prawa i Sprawiedliwości z ruchu dla Grudziądza, również bardzo aktywna. Pan Jan Wróblewski. Pan Eugeniusz Piasecki. Spółdzielnia Mieszkaniowa, Kierownictwo Osiedla, Radny Rady Miejskiej, chyba nie wiem, trzech kadencji, przewodniczący Rady. Dalej. Pani Sylwia Szybańska. Jest chyba. Pani Teresa Zaborska. Oraz. Pan Mariusz Walesa. Pani Leokadia Kiwaj. Zapraszamy.
pan Aleksander Bułgajewski. I pani Mariola Olikowska. Niestety pracuje i dziwo, że starała się, to nie udało jej się, jak widać, dostać zwolnienia od szefa, w związku z tym nie ma jej. Również liczymy na jak najlepszy wynik. Zachęcamy do bardzo aktywnej kampanii, bo od nich naprawdę bardzo, bardzo dużo zależy. A miesiąc to jest naprawdę dużo czasu. Dużo można zrobić. Z wieloma ludźmi się spotkać. Dziękuję bardzo. I teraz będziemy problem, bo nie wiem, czy tu wszyscy zjeżdżą się na ten podest, więc może na dole jednak to prezentacja, ponieważ prezentujemy największy okręg wyborczy. Ja mogę jeszcze tylko się zobowiązać, że jeżeli wygramy te wybory i zostanę prezydentem Grudziądza, to będziemy zabiegali o zmianę podziału Grudziądza na okręgi wyborcze, ponieważ ten podział jest głęboko niewłaściwy, niesprawiedliwy. Będziemy to proponowali inny podział na cztery okręgi. Otóż tak, numer jeden w okręgu numer 4. Kopernika, Strzemięci, Grządz, Giszek. Potężny okręg obejmujący duże, wielkie, grudziąckie nowe osiedla. Numer jeden pan Wiesław Żurawski. Dotychczasowy radny sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, bardzo aktywny, o wiele spraw związanych z Grudziądzem, o wiele naszych problemów zabiegał i walczył. Numer dwa, pan Krzysztof Kosiński. Rady Miejskiej obecnej kadencji. Też na dole? Pan Sławomir Szymański, szef klubu radnych PiS-RDG obecnej kadencji. Radny od czterech kadencji, tak? Także to już jest prawie historia, prawie cała historia polskiego grudziąckiego samorządu. Pan Barek Chmielewski. Pan Sławomir Dębski. Osoba, która wypowiadała wcześniej, złożyła deklarację publiczną, że chce ubiegać się o stanowisko prezydenta Grudziądza, ale w trakcie początkowych zupełnie rozmów wspólnie doszliśmy do wniosku, że lepszym rozwiązaniem będzie kandydowanie wspólne z naszym PiS i to teraz dwóch kadencji samorządu, więc również osoba z ogromnym samorządowym doświadczeniem. Pan Michał Grabowski. Tak, bo tutaj Wiesiu tak samo stoi. Pani Patrycja Sardecka. Zapraszamy do Patrycji. Pani Justyna Panilowska. Jest pani Panilowska? Pan Piotr Adamczyk. Pani Justyna Wiśniewska. No jak Wiśniewscy są, jak widać, dobrze reprezentowani. Jak przystało na Grudziądz, gdzie to jest najpopularniejsze bez wątpienia nazwisko. Pani Weiss-Tybura Elżbieta. I wreszcie nieobecny dzisiaj z powodu choroby, bardzo chciał być, pan Piotr Rzeźniewski,
znany również z mediów jako zapalony, zagorzały rowerzysta, bardzo często wypowiadający się na tematy związane ze Stowarzyszeniem Rowerowym, ze ścieżkami. Towarzysz, mogę powiedzieć, że przyjaźnimy się z panem Piotrem od dawna i to jest jeden z tych, którzy w tym roku ze mną przejechali te 300 km w jeden dzień. Proszę państwa, mocny 16-osobowy zespół do zdobycia 8 mandatów. Oczywiście wszystkie nie są dla nas, ale jakby 5 było, to bylibyśmy zachwyceni i tego wam życzę. Bardzo dziękuję.